Cześć, witajcie moi drodzy w szóstym sezonie piątego odcinka z MTA DayZ. Przywitajcie się. Siema. Siema. Okej, ktoś tu powstawił jakieś siatki? Nieważne, jeździmy sobie dzisiaj. Wywaliło mnie, czekajcie chwilę. Zajebiście, nieważne. Przed Green Zone'em. Aha. Jeździmy sobie z Fatem, no w skrócie LOOSE. Aha, fajnie. Nowa teksturka jest. No, fajna naprawdę. Dodaliście ten pojazd, a coś jeszcze nowego? No, mapa na serwerze jest. Most nowy teraz. Most nowy i gdzie, nowa areja. Most? Potem, to jedziemy w stronę mostu najpierw. No, to pokażecie, bo ja tu za często nie jestem na serwerze. U użytkownika X już ten most będzie pokazany za 2 tygodnie. Fajnie ogólnie, a co z hakerami, bo doszły mnie słychy, że ostatnio was zbyt często atakują. Byli, ale teraz się odbijają od serwera. O, widzę załamany most. Oni tak wchodzą na serwery, to DxDayZ, ScaryDayZ i tak. I tam rozpadają. DDoSDayZ. No ja to poogarniałem, oni tam mają bardzo duży problem, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Mogą najwyżej zabić wszystkich i tyle. No jest już połowa, ponad połowa serwera. Wybornie. Nie za dużo, nie za mało. No teraz ja zauważyłem, że ogólnie gracze olewają już MTA i się na Sampa przerzucają. O, tu jest most. Tak zauważyłem, nie? A skąd wiesz, że na Sampa No ogólnie na serwer mało graczy gra. Nie, tylko na naszym. No tak, więc... A Sampa się pewnie przerzucili. Mam no, wcześniej. Wcześniej czy później MTA może kiedyś upaść i na Sampa? Nie, właśnie. MTA jest tak zrobione, że można go bardzo, bardzo, bardzo zmodyfikować. Patrzcie się, takie fajne mości. Nieźle. No, to żeście mnie tym zaskoczyli. Zombie nasze chyba. No. Ja zrobię, że nad zombiakami będzie widać, do kogo należą. No, most z mostkiem to żeście załatwili dobrze. Pomysł Ekstazega. No, ja wykonałem. A Remus upiększył. Aha, czyli w sumie we trójkę zabiliście. Ty padł na te zombiaki, się dziwnie respią. Nie, bo to są nasze. Czemu bansujesz? Ja? Wow. No. Nie wiem, ja nie bansuję, nie jestem normalny. No to zobaczysz na odcinku, na tym statku, że bansujesz. Na tym odcinku się event przyda. O, już do mnie piszą na PW. Nagrywam obecnie, pisałem ci na Skype'ie przed nagraniem. Pozdrawiam. Okej, no to gdzie teraz jest? Na Arei jest mapa, na której są pokazani ludzie. Aha, to fajnie. Tylko, że ona jest tak zrobiona, że to nie jest tak, że o, wiemy dokładnie, gdzie osoba jest, tylko pokazuje w przybliżeniu lokalizacji. 40 sekund opóźnienia. 45. No i dobrze, moim zdaniem. To jakiś evencik walniemy potem po tych pokazach. Może. W takich newsach bardziej. Na tym statku trzeba pierdolnąć, gdzie jest ten nowy most. No, to by... Możemy go bronić. Ale trzeba swata wtedy schować. No, przydałoby się, bo już szkoda takiego pojazdu tracić. Ej, oni mogą teraz widzieć, na przykład my jedziemy w swacie. A właśnie, tam typki mogą w środku być. No. Oni mogą nas widzieć, ale jak mniej 45 sekund wejdziemy tam, to wtedy oni nas nie zauważą. No właśnie, trzeba to jakoś tą akcję skonstruować, żeby wszystko pięknie działało. Ja nie mogę w ogóle celować na wszystkich kruchach do przodu. W ogóle te tak, powiem ci, że do tego słata tak koła nie pasują trochę. No, te koła takie troszeczkę za piękne są. Dlatego no i słata. No czy ja wiem, czy tak dobrze. Lagi też ogarnęliśmy. Mamy cheata. No lagów nie ma, cheaterów też nie powinno już być. A tak to wywalało 15 razy, dziennie, codziennie. Użyłeś kaloretki, spierdalaj. Coś takiego będzie, jak ktoś będzie próbował użyć. Pozdrawiamy Matusa. A kto to? Twórca galaretki. A, tak. Fajnie. Twoja galaretka. A ja może wejdę na tą wieżę do kampienia. Widzicie ją już? Tak. No, wiem, o którą wieżę ci chodzi. Tak. Cię rzucę pod wejście. Dobra. Okay. Skorpio, jedźcie Skorpio, wokół. Bierz słota, ja idę to po tam do środka. Okej, okay, dobra. A będę za kacza strzelał. Dobra. To mam jeździć wokół Arei? Jak chcesz. Patrz, czy ktoś... Ten. Dobra, będę patrolował. O, padłeś? Widzę, że już martwe ciało. Nie, nie. O, zombiaka stąd strzelimy bez problemu. Tutaj na wieżę można wejść. Kurde, Hitlera muszę.
Ogólnie już tam jedna osoba składa zażenowanie, że żebym się wstydził, bo się umawialiśmy dwa razy na MTA i tak dalej, i tak dalej. No, no jak nie mam czasu i wiecznie i po prostu... jak my tu kampimy, to nie widzą nas, że my tu kampimy. Jeśli to oglądacie, to powiedzcie, czy w Dead Space'a jedynkę da się na koopie zagrać. Nie da się, przecież kurde, jak ja wchodziłem na menu główne i sprawdzałem wczoraj. Ej, to kto wchodzi do środka? Ja. Dobra, najwyżej jak wyjdzie ktoś tam, to ja za to wolę. Nie ma kooperacji, jest to single player i koniec, no niestety. W trójce jest, ja powiem ci, że nie ma nikogo, czysto. Nawet na tym radarze. Okay. Same te trupy. No czysto jest, trupów pełno, ale czysto. To dziwne, no. Arena zawsze była pełna. A poza tym jest jeszcze mapa. Kto znalazł? No. Jest veto. Na Rei tylko jesteśmy. Na Rei jest tylko ScorpioPlay.pl, Magiczny Autobus, Remus. I nikogo nie ma. I ja, tylko nasza trójka jest na Rei. No to wyjeżdżamy stąd, nie ma co tu siedzieć. Jest Beca. Najbliżej nas jest Dziki Snajper. Dobra, Dziki Snajper. Nie, Pszczalkę jest najbliżej, potem jest Dziki Snajper, potem bardzo Dziki Medyk. No oni są daleko, możemy spokojnie przeszukać. Tylko ja sobie zobaczę tego dzikiego medyka. To wy przeszukujcie, a ja będę jeździł cały czas. O, tu jest plecak. Taka dziki medyk, patrz. Ej, masz tu plecak. Jakikolwiek. Chwileczkę, co to za ciało? No nie pisz mi na PW, kurczę, ja cię zaraz zamordę. Silnik koła. Jak uciszę cię, jak nie przestaniesz mi pisać. Medyk. Ej, patrz na tego typka. Fizz ma dobre itemy. Krew 9999. 99? Nie, bo on jest na tej. Na Greenzonie, a, no właśnie. No, jest na Greenzonie. Przecież to niemożliwe, żeby na Rei. Ja się wystraszyłem, nie powiem. To nas nie strasz. No, ale widać, że takie jeszcze fajnie obraca. Nie, on jest na Greenzonie. Nie? A właśnie, patrz, a kiedy... Ani chyba jadą samochodem i to jest opóźnienie. A właśnie. No, to ma 45 sekund opóźnienia. A kiedy... Kiedy wbudujecie najbliżej infrakcję? Nas jest jakiś typek najbliżej. Hedzio leci do nas na spadochronie. Kiedy macie zamiar wbudować tą infekcję, o której żeście... ja już ją się zacząłem robić. Aha. No i już tam można dostać infekcję, ale ona jeszcze jakby nie znika, jeszcze nie ma antybiotyku. Dobra, ja skorpy podjeżdżaj do środka. Już. Nie, a to ją przeszukamy szary. Przeszukiwałem parę trupów, nic ciekawego. To jeszcze w Arei będzie takie przejście po całej mapie, takie tunele. Będzie można wejść, ale będzie można wyjść tylko jakby inną stroną. Już tam podjeżdżam. Dobra, jestem. Dobra. Ja tutaj przeszukuję. Mam... Ejdę jeszcze luknąć, czy ktoś blisko nas idzie. Jak coś to tam parkuje w środku. Kolejne zwłoki. Dobra. Jakiś większy plecak mi się przydał. Ale nie no, nie ma co, swat wygląda wybornie. Może być. Jeszcze pod F7 jest takie coś, możesz sobie kliknąć. F7 mówisz. Najbliżej nas jest... Dobre. Trzech... Raz, dwa, trzy... Czterech typków jest w SF. Czekaj, ile jest w LV? Dobra, pozdrawiam całą tą administrację. Najwięcej osób jest w LS, jedziemy do LS. To czekaj, ja już wychodzę dalej. Jedziemy do LS. Muszę kilka razy kliknąć F7, bo kurczę ten... Nagrywania. No, znaczy nie tyle nagrywanie, co licznik FPS-ów mi się przenosi na inną pozycję. Aha. Tak mam ustawione. No, licznik FPS-ów to możesz wyłączyć, zawsze masz na serwerze wgrane. Dobra, to byłeś ty, Veto. No, pokazuję ci w lewym dornym rogu. Dobra, ja wychodzę już dalej. No, ale ja zawsze mam w prawym górnym. Ja bym jeszcze zrobił coś typu, żeby mieć takie linie pomiędzy wiatrami. Dobra, no ja już wyjeżdżam tam. Zatrzymaj się tym słotem. Że jak ktoś jest więcej niż 300 metrów, taka linia. Kiedy tym słodem? O, jesteś. No to ja. Wysiądź na prawie go. Już. Wypieprzaj mi stąd. Ja nie damy się nagrać. Wow! Ty, aby dodać do słota, że ma, że może, na, że słod może, nie, że słod może 3 razy rzucić kolczatkę, jak go ktoś goni, nie? O. Nie, no można byłoby zrobić, że na przykład ma kolczatkę i ona się regeneruje co pół minuty. No gonić, jak ktoś jebniesz kolczatkę i jeb, kurwa. No, ale taka nie kolczatka... no, w ogóle będzie kolczatka, będzie tarcza, będzie armor dodany. No. To będzie kolczatka takie, co że się stawia i po najechaniu na to dostaje... No, takie jak w San Andreasie. Tak, wszystkie koła się przebijają.
tarcza będzie takie coś, że się będzie trzymało ją i nie, jest się jakby w danym... obrócimy się prosto, to przede nami żadna osoba nie może jakby nas trafić. Dobra. To jest dobre na zombiaki. No. No, będziesz mógł sobie tak... ale będą mogły przez tą bić. No, ale tylko szkoda, że kierowca może... I na przykład jedziemy teraz, ktoś nas goni, a dziecko naciska cheat i on, wjeżdża w tą kluczową. I na przykład raz na jedną jakby jazdę można. No, no i wybornie. Albo że te kluczatki się znajduje i się wrzuca do środka i tyle. Tak, o 1011 namiotów. Kurde no, dużo tych namiotów. Musimy cross usunąć wszystkie, które są na mapie postawione. Tak. Nie? Jeszcze coś takiego zrobiliśmy, że jeden namiot ma 10 tysięcy pojemności, żeby było ich jak najmniej. No właśnie, to i tak jest za dużo tych namiotów. Zaraz się wpiszę. No to zobaczysz, że jak wpiszemy taką jedną komendę i usunie wszystkie pojazdy z... Jezu, wszystkie namioty z mapy, to zostanie około 400 czy 500 nawet. Przecież to się równa milionowi slotów na 1000 namiotów, czy tam nawet i więcej. No jak kiedyś chyba Funky miał 10 tysięcy namiotów. O Boże, no i serwer pewnie zlagowany był. Były lagi wtedy? No. Aha, bo 10 jak te koła tak dziwnie skaczą. No tak, przy torach zawsze. W ogóle to na mapie się resp tak średnio pies... O ty w życiu. Jedź, jedź w niego, dobrze. Skorpio, wysiadaj, strzelaj. Ej, otworzyłem swój plecak i mogę sobie moją... Ej, no zatrzymaj się. Strzelaj do niego, za czwórki, szybko. Ja mam tylko snajperę. Ja go przejadę. Snajperki, o, dobra. Pięknie. Dobra akcja, good job. Dobra, to pode mnie podjechajcie. Już, wsiadam ja do pojazdu. Ja poszukam jego ciało. Kierować? Nie, ja pokieruję. Wsiadaj na G. Ale tam wtedy przyjeżdżaliśmy już. Skorpio, brawo, odbierz, please. Miał gdzie... On nie miał żadnej broni maszynowej, tylko samą snajperkę. Kurde, chyba będę musiał mu napisać, bo nie rozumie. Nagrywam! Pozdrawiam cię. Kurczę, ile razy. Ja pierdził. No to jednak blisko, bo jedziemy po tego, naszego kolegę. Dobra, szybciutko, szybciutko. O, magicznie. Jeszcze na F11 chyba widać nikt graczy, bo to ostatnio włączyłem. Dobra. Ale widać? Piękny strzał w dziesiątkę. Jezu. No ale nieźle, nieźle, ono ma dobry rendering. Dobra, Do SF musimy jechać. Widzicie mój nick na mapie, czy magiczny nie? Magiczny autobus, tak. No dobrze. Ja w ogóle muszę zrobić, żeby się sam serwer naprawiał po zniszczeniu, bo przez kogoś. Wiem, chcę z tobą XD Evento. O kurwa, ale się wystraszyłem. Skorpio, odpisz PW. Ej, patrz, jak koło lata. No. Bounce koło, bounce well. Co jeszcze oprócz tego dodaliśmy? Most, area, F7. Ej, koło się zbugowało. Rebus, ty. Ta infekcja będzie, to będzie coś takiego. A no dlatego, bo jest przebite, geniuszu. Mówiłem, że jest przebite. Jeszcze może coś tego typu zrobię, że żeby naprawić pojazd, kurde, ma tak jakby zniszczone koło, to trzeba mieć koło. Nie. Przebiją ci koło, to musisz sobie nowe koło znaleźć. Przydałby się jakiś support, bo koleś pisze, jest, że się w teksturze... Jest support, spokojnie. Tym też zrobił komendy na odbugowanie się... Remus, really? Spokojnie, to jest słod. Dobra. Gdzie jesteście? Ja biegnę na most. Dobrze biegnę? Jedzie z drzynkie. Spokojnie. Jestem na tym dużym fajnie. Most. Fajnie, wrak się wbił w ziemię. No nie. Oprócz tego jeszcze zrobiliśmy, że event ma inną ten znaczek. Troszkę inaczej wygląda. No, dobrze. I znika odchodzi, sam po godzinie, więc... to. Sam znika po godzinie. O, to wy, tak? No wiecie, że ktoś do mnie dzwoni? No to kurde, nie odbieraj. Jedź szybko. Nie zwracaj uwagi. Na pewno nikt ważny. Koleś kupi Polis Mavericka. Dam dwa patki. Nie ma takiego pojazdu. Patki? Łow pyta. Dobra, gdzie chcecie jechać? Po jego ciało. Aha, no to jedziemy. Bo ja tak patrzę, ktoś tam stoi, myślałem, że zombie, a to nie, gostek, bym już sobie... Ale kurde, za pierwszym razem, pierwszy raz, kurczę. To ja będę musiał, nie wiem, przewróćmy go do góry nogami, wtedy będę w teksturach. Ale to chyba był ten Sebol. Bo no, czekaj, kto mnie zabił. Magiczny autobus zabity przez Qualiento, czegoś tak. Aha, to nie Sebol. To przepraszam. Sebol to spami.
No tak, nie tylko. Ale nieźle ma renderik, że na zwyczaju. Typki! Hey. Wow! Ja wychodzę. Oż ty w życiu. Rozjeźdź. Czekaj. Ja uciekam, wy go wodą lejcie, ja biorę moją setkę. Strzelaj w niego. Ej, gosek przede mną jakiś biegnie, bez niczego. Czekaj. Dobra, lej go. Jeszcze jest coś takiego zrobione, że zwłoki nie tworzą się, jeżeli gracz tak spadnie z wysoka. A, dobre! Kurde, skuteczne to jest. Czekaj, naprawię go. Dobra, ja biorę moje itemki. OP spadł. To jest taki jakby support dla mnie. Dobra. Cross? Cross się wyciszy na chwilę. Aha, dobra. Teraz mnie będą wyzywać. A, ja mam na to wyjebane. Tak, a jest ZW Skorpio. Okej. Okay. Gotek do was biegnie. Tam jest buggy. Co? Gdzie buggy? Tam jedzie, w tamto miasteczko. Kurczę. Kurde, chodźcie tu do mnie, kryjcie mnie. On wjechał do tego miasteczka za mną. I to ty? To ty? Tak, to ja. Dobra. Będzie jeszcze nikt widać z bardzo dużej odległości, żeby... Ej, macie ammo do CZ-y, bo przydałoby mi się więcej. Za chwilę mi się skończy. Ja też nie mam. Miałem tylko 4 pociski, które sobie kupiłem. On był... Trafili we mnie! Trafili we mnie! Co, znowu? Tak, znowu. Jest. Oni tam są. Ej, gdzie? Na górze? Nie, oni tam są na tym. Gdzie są? Trafili mnie stąd. Oni tam są w tym miasteczku, na brzegu wody. Skąd? I tak nic nie ma. Zginąłeś? No. Bo jedziecie i wiecie. Jestem przy tej fabryce. O kurwa, ej! O, strzelają, na dachu jest! Kurde! Wodą ich. Dobrze, dobrze, wodą. Dajesz, czekaj, mam pomysł. Wysiadaj. Ma on ma lagi, on ma lagi. Wysiadaj, Skorpy, bo się ku... Czekaj, no to uciekaj. Nie wysiadaj, ma... nie pije. Garen jest na zerwie, ty. Garen? O. Sy. Na topie. A kurwa. Taki z niego tank. Wysiadaj. Już. On tam chuj biega. Idę na dach gościa. Tylko mam 4 naboje. Czekaj, pilnuj samochodu. Trafiłeś w niego. Skąd wiesz? Tak dziwnie się ruszył. Gonię go. Dobrze, goń go. Tylko nie zgiń. Tylko nie zgiń, proszę. Ja pilnuję. Też chciałbym nie zginąć. To... Jestem w tej fabryce na rogu mapy. Tu są zwłoki. No chuj dostał, czemu? Ej, tu ktoś jest w tej fabryczce. No i zabił mnie, jak? Ej, to ja uciekam. To ja uciekam. Ja nie wiem. Jak mnie zabił, kurwa? Dobra, to i gdzie jechać? Ej, on dostał za mnie 7... Coś tu ludzie za dużo GP dostają. 7 kropka. Czyli ile? No to jest 7,5 niecałe. No to dużo to, dostają jak 7K za typka. To nie jest 7K, tylko 7,417 tysięcznych. To jest ułamek tysięczny. Więc wiesz, to nie jest 7K fli, tylko 7. Czy zabijesz typka z Diesel Eagle'a? Jak zabijesz głowę, to ten więcej dostajesz kasy. Ten bonus. O kurde, jakie... O, strzelają we mnie gnoje. Dobra, ja mam... Zrespiłem się. Czekaj, uciekam im. Jest, mam moje fensa, wygrałem życie. Dobra, jest. To... Gdzie mam jechać do was? Zabiłem typka z Diesel Eagle'a. Dobra, gdzie jechać? Dwa strzały i typek pada z Diesel Eagle'a, ku macie to? Rymus... To jest rewolwer. No tutaj! Ale nie mam GPS-a. Powiedz mi, gdzie to dojadę. Ile tu jest zwłok? Bo ono ma jakaś sieka. A jesteś w Fort Carson, tam przed Areją? Tam gdzie jest szpital? Ej, ktoś tu namioty rozstawił, chyba. Tu jest jeszcze jeden namiot, ale nie wiem, jak można zabijać swoich członków grupy, to jest w ogóle... Nie wiem, to jest też troszkę zbugowane, będę musiał poprawić. Dwa strzały i typek poszedł z Liga.
Dobra, gdzie mam jechać? Mówcie, to pojadę po was. O mnie nie musi, ja tu serdecznie szkanowę, kipunek. Ten gostek miał. Aremusty? Skorpio, ty się jedź tam, krąż tam koło tego miejsca. Aha, dobra, tam... Ja se kupiłem, zrespiłem się, kupiłem se AK i AK mo idę ich zabić. Czekaj, aż tak jesteś bogaty. Zaraz sobie kupię więcej ammo do CZ-ki. Dobra, zombiaczki mi znikły. A szybko, GPS, mapa, toolbox, radio. Pusto tam jest. Jakie radio? Nie, ja już tam biegam. Jedź pod szpital i zobaczysz, że ja tam jestem. Dobra, to już jadę. A na GPS-ie powinieneś mnie widzieć. Nie mam GPS-a, mapy, w ogóle jestem nieprzygotowany. No, no i gdzie ty jesteś pod tym szpitalem? Jak ci... No jedź tam, ciała zobaczysz. No widzę. No ja tam je przeszukuję. Ta. O, tu jest. A tu jesteś, się... dobra. Okej. Okay. Przeszukiwał moje ciało. Mają jakieś kojoty zapasowe? Nie, po sobie. Ja mam Alice Backpacka. Dobra. Zaraz ci czekaj. A mają ammo do CZ-ki? Zaraz ci dam, poczekaj. O, mediki to sobie wezmę, chociaż nie zniszczę. Dobra, z tej fabryczki uciekam. Jaka jeszcze zabije. No tu nie można kupować plecaków, to też trochę lipa. No, sloty kupujesz, a nie plecak. No. Aha, dobra. To sobie to tam jest max slot. Czyli to kupię sobie. A ile jeden slot daje? Jeden slot. Aha, czyli muszę wybrać ilość. Na przykład bandaż zajmuje jeden slot i ten. O kurde, drogie to strasznie. O to chodzi, żeby wiesz, nie kupowali tak nieskończoność tych slotów. Nie wiem, to kupię sobie za stówkę. Będzie coś takiego, że jak kupisz więcej, to masz tak, płacisz mniej, taka promocja. O, to fajnie, dobrze. No, jak mi się uda, to oczywiście zrobić. Dobra. Skorpio, otwórz sobie słota. Już. Okej, biorę sobie te podstawowe rzeczy. Możecie zaraz po mnie. O, i kojot, zajebiście. Ja kojota nie mam, nie potrzebuję. Nie wiem, na co ja kupowałem te sloty pieprzone. Okay, o, dobra. Skins BF-a. Jeszcze zrobię może coś takiego, że jak się zakłada plecak, to tak jakby dostaje się plecak, który się już ma. To zakładasz na przykład Kojota mając Alice, to dostajesz Alice po prostu. Dobra, wsiadać, idziemy. Wszystko przeszukane? No, na G wsiadaj. Okej, dobra. Czekaj. O, i sorry. Na G mówiłem. No, pomyliły mi się. Sorki. O, sorry. Nie trafiłeś we mnie. Aha. Czemu ty pchasz to auto? Ja wcale tego auta nie pcham. What the fuck? Co to było? Gdzie jesteś, Cross? No ja jestem raz Venturas, no już. To jedziemy. Już mam już Winchester. Na pełnym gazie. Szak. Ja, ten słod jest zajebisty. No, niezawodny. Kurde, takie akcje trzeba odrabiać. Tyle jesz wodą, a ja zabijam. Albo na odwrót. Ale powinien być czteroosobowy, żeby Cross nie ginął. No, właśnie. To jest tam takie mięso armatne, jak wy nie strzelają po punktu. Ale nie chcemy, żebyś właśnie był tym mięsem armatnym. Szkoda. No, tam i tak nic nie miałem. Zetkę i dwomami. Tylko mało, on tylko max setkę jedzie ten słod. No, nawet setki nie ma, 98. Ja w ogóle zrobię, że niektóre pojazdy szybciej jeżdżą, niektóre trochę wolniej. Na przykład Security Car będzie wolniejszy. Nie, powinien być szybciejszy właśnie. Nie, bo on ma właśnie być taki wolny, ciężki. Barak też będzie wolniejszy, ale będzie tak miał bardziej moc, większą moc przebicia. A, typek dostał 600 teraz. Z GP? Nie. 600 GP dostał. 0.6. Czyli ile? To jest mniej niż 1. No czemu takie, takie... ile ja razy mam... Aha, a tam przed nawiasem masz 3 dostał. Czekaj. Tak, 3 plus i tam w nawiasie pisze ile. A to 3 dostał tylko. To mało za typka dostał. Mój drogi widzu, dam ci prosty komunikat, abyś go w końcu zrozumiał. Czy nie było jasne, że piszę, że będę nagrywać, to nagrywam. Umówimy się... Biegnę do was. Termin lub nie wiem kiedy, wtedy możemy zacząć, ale nie pisz tak natarczywie. Wiem, gdzie ty jesteś, czekam tam, albo czy nagramy razem, to już jest w ogóle takie... To ty? Oczywiście, że nie. Skąd już masz CZ-kę? Nie CZ-kę, tylko shotgun. Dobra, shotgun. O, ty, to na dwa strzały auto idzie.
To mi na Skype'ie pisze, chłopaki. Kurde, jedź. Na środku ulicy, kto mi na Skype'ie pisze? Ja robię uniki cały Nie czas. Dodawaj go. Szybko. Jedź. Nagranie już tyle ma, że nie ma sensu kogoś tu jeszcze dodawać do końca. O kurwa. Jaki drift. I to można na dwóch kołach jeździć, tak jak na krosie? Nie. Nie, bo tak widziałem, że jeździł na tych dwóch tylnych. Wtedy właśnie szedłem i nikogo nie było. Szedłem, a nie szłem. Kuźwa, Remus. Ja już tak odwracam się, tak patrzę na ten znak taki dziwny i myślałem, że to bossy. Już chciałem celować. Za tyle ci nawet dziwka nie da. O, typek dostał 22 GP. I 3,278. To jest trochę kujowo zrobione. A no, lepsze była tam ta wersja. Nie, to jest lepsze. Nie no, właśnie ja patrzę, jak to porządnie zrobię. Nawet takiego testu włączyłem. To jeszcze nie daje tego bonusu. Bo to mnie zależało od odległości, zabicia, ile ma się morderstw aktualnie. No, więc czyli od statystyk i głównie... Na przykład jak zabijesz ze snajperki, to dostajesz więcej. Zabijesz z pistoletu, to dostajesz też więcej. To coś marnie dostałem. Ale to jest jeszcze źle wyliczane. A, czyli matematyka kaleczy się. No tam zrobię, że się ten dodajesz, na przykład morderstwo, ile warte, wszystko. Jak zauważę gościa, to od razu wysiadam i tyle już go wodą. Ja też wysiadam, a ty wiesz, no. Powiem. Wiesz, my jesteśmy tanki, a on jest support. A ja nie wiem, co to w ogóle znaczy. Tam to nie wiem, takie coś mocne. Takie bardziej pod szarże, taki twardy... Na przykład, mięso, takie twarde mięso armatne. Wielka stopa to jest tank, co nie? No typowo, dobrze. A support to jest ta właśnie wieżyczka wodna. O, wpytę. Ty wiesz, sądzisz, stary, przejadę. Ale tak, ty możesz być tankiem, Remus może być supportem, a ja AD carry. Rozłączyłem neta, zaraz wróci. Cholera, wiecznie ma problem z netem. Ale myślę, że ten koleś w końcu już zrozumiał, żeby mi nie spamował, kurde. Właśnie takich ludzi czasami bardziej nienawidzę niż takich, którzy po prostu za pierwszym razem potrafią zrozumieć pewną rzecz. Może jakiś węcik, panie Remusie? Nie. Chodź, jedziemy, tych typków tam może zabić. To, że oni tam siedzą. Wiadomo, że siedzą. A skąd to wiadomo? No właśnie. Chciałem to. Co? No, wiadomo, że siedzą. Ktoś mnie zwaliło. No. O. Problemy z netem? Nie, ja mam szybki, nie zawodnik. Tyle już powysyło na serwerze. Nie zapędzaj się tak. Możesz byś do wody wpadł z tym bydlakiem. Tutaj byli, widzisz? Ja tu ich zabiłem wszystkich. No to nic się tu nie działo do tej pory. A tu jest przeszukane wszystko. Ale miał silnik. Ale ja nie brałem tych silników, bo uznałem, że na razie są dla mnie. Ej, gosty tutaj biegnie do mnie, saczetą, szybko! Dobra, wysiadam. Już wysiadam. Zatrzymaj się. Wow. Jaki piękny headshot. Widziałeś? Pięknie! Moja krew. Strzałem. Czekaj, już wsiadam z powrotem. Już myślałem, że mam się szykować do... Jakob się z Winchestera. Jednym strzałem. Dobre. Zaoszczędziłeś. Po lewej chyba coś świtnie. Przecież ja z Deezer Eagle zabiłem na dwa strzały typka. Ja go w głowę trafię. Ja tak zrobię, że jak kogoś trafisz, to na czacie pisze, ile mu zabrać HP i dlaczego. O, dobre. I żeby głowa odpadła. Właśnie zauważyłem też, że jest mnożnik obrażeń wszystkich broni razy półtora. I żeby głowa odpadała, nie? Aż tak biegać można bez głowy przez sekundę. A nie lepiej, żeby głowa tak eksplodowała bardziej? YouTube backpacka chce. Fajne, szkoda, że nie można zrobić, że martwe ciało, zabite ciało. Backpacka? Ej, że... 240.
że jak zabijesz typka, to jego ciało się zamienia w zombie. No, mógłbym zrobić, ale... O, wrak zniknął. I na przykład zabijasz zombiaka, tego i dostajesz wtedy item. Haha, dziki snajper. Jedziemy na ten, na... Ty, 56 osób już. No, robi się dużo osób. Już. Tak 60-50 osób jest. Dobrze, zaprawdę. No, ja nie lubię tak dużo graczy. Po lewej jest Flara. Flary. Flary przez 5 minut. Ej, no Remus, really? Co? Ludzie to będą widzieć. Co? Co ja zrobiłem? My latamy! Halo? Nie latamy. To czemu ja widzę, że latam? Może... A, masz buga, masz buga. O, muszę ja wysiąść z samochodu i wsiąść. Łoż, ty w życiu. Zombiaki chyba wpadły do kurde. Tego nie wy... tego nawet nie wycinam. Patrz. Dobra. Ej, lagi są. O nie. Nie ma lagów. Z samochodu wsiąść nie mogę. Wysiąść. Też ja wysiadłem. Ale... Ja nie wysiadłem. Ja też. Ej, może się przeloguj. Pewnie jestem zbugowany. Kurde, ty to masz pecha czasami. To rozwali pompeczkę. Jeden do środka lotniskowca. Nie, nie będę niszczył tego, tej beczek. Tych... Nie no, to jest tak zrobione, że jak ktoś jest beczką, z beczki jakby chce zabić, to nic się nie stanie. Dobra, ktoś to pilnuje. A ja wchodzę do środka. Zombiaczka mam na strzała. Kto strzelał? Chcę to ja, a mówiłem, że będę już zombiaka. Skorby, ty masz taki stary wygląd snajperki? Nie wiem, zaraz ci powiem, czekaj, chcę sobie kupić trochę ammo do... Czemu Cross Radia nie włączył? Czyli CZ, ammo, dobra. No nie taki, lej we mnie! Masz taki stary wygląd, te, czy nie? Dobra, kupuję sobie dwa ammo, czyli w sumie mam... Ile? Aha, zrobię blokades. No i gdzie ja to mam? What? Ej, masz taki stary wygląd snajperki? Nie. Taki drewniany? Nie. A jaki masz? Jakby to powiedzieć, jest tak... No jakby... No jest snajperka z lunetą. Taka dość mocno czarna. Czarna i taka długa? Ta. Chwileczkę, kupię więcej tego ammo, coś nie wypaliło. Dobra, osiem ammo. Coś mnie znowu wypaliło, nie wiem. Kurde, macie problemy wiecznie. Siadać. Już. Wyskakuj, jedźmy. Ja tu jestem na lotu z ciekawego, nie wiem. To czekamy na ciebie. Ty, aby się dało, żeby SWAT mógł w wodzie jeździć, tak jakby w BF taki. No, koncept. no, to by było naprawdę też dobre. Dobra, wyskoczyłem, jestem za wami. Nie? Cross, dobre by to było, nie? No, wiem, ale wiesz, to było zaraz lub... To musi trochę czasu zająć i trzeba... No jakby to zrobić w takim sposób? No właśnie, żeby jeszcze tak... Mogę zrobić, że po wodzie może jeździć najwyżej. Ale to nie, to takie trochę sztuczne by to wyglądało, nie. Nie, to chodzi mi o to, żeby tak na dnie była ten pojazd. Także połowę się zanurza i tak wolniej płynie. No tak, wolniej jeździ. Właśnie tutaj się SWAT respi na dole. Aha, tutaj? No. Na wszystkich policyjnych parkingach, masz szansę. Aha. Ale w LLS jest zasypana gruzem. O kurde, zasypane tymi beczkami. A w LLS jest szczelnie teraz. Mamy. Jak pizdło. A w LLS jest zasypanym gruzem wejście. Nie, już ja odkopałem. O, chyba, chyba teraz mi zaliczyło bandit skina. Jedziemy do LS-a, ponieważ tam jest najwięcej ludu. No to dajesz. Co my tak jeździmy? Było tylko z parę akcji, tam to może być trzy razy Cross, więcej tego. Leci ci z fujary. Nasikał strasznie. Nie no, dobra. Nie, czekaj, bo to widać z większej odległości wtedy. Nie baw się tą armatką na razie. Lara zniknęła. Lara zniknęła. Ja zrobię, że zwłoki to są takie jakby szczątki, które można jakby najechać i można się o nie nawet wywalić. Ale zajebiście to wyjechało teraz. W ogóle to jest takie niewywrotne autko. No, najlepsze. Do wieżowca. Nie, najlepszy jest security card. Czteroosobowe, niezniszczalne. Chyba mamy w bazie.
A nie jestem pewien. Na pewno, czy... Moglibyśmy się z tym, mam chyba w bazie jedno, to możemy się nim zabrać. Nie, jeździmy z Fatem. Ale on jest nie... ten, jak będziesz na niego strzelał, to się zjestanie, nie? Chyba, że tak. Tylko musisz kierowcę strzelić, żeby przeżyć. No, żeby go rozwalić, to kierowcę zabijasz. No to idziemy zmienić. Naprawdę? No. Będzie sobie jeździć. No stary, przejedziemy, nic nam nie zrobią, będą nas gonić nic, jedynie w kierowcę będą musieli strzelić. No więc będą musieli od przodu, a można ich wtedy taranować. Ale taranowa nie zabiera fakę. Aha. Czyli będą tak cały czas do nas dobijać, gdzie jedziesz. Czyli to będzie, czyli to jest minus. Dłuższą drogą jedziesz? Nie, szybszą. A jak w nas będą strzelać, to nic. Nic. Jak będą do nas ten, z pojazdu, jakby dobijać do nas, to będą nam robić. No tak, bo jak z pojazdu, to wtedy jest jakiś cień szans na zniszczenie tego pojazdu. Dobra, zaraz sobie przejedziemy. Wow. What the fuck? Typek! O, dobrze. Dobra, dojedziesz. No krosa rozłączyło. No teraz! Nawalaj go z armatki wody. Nie, nie, na wzgórzu jest kros. Dobra, zabił go. Aha. Fajnie. Wsiadaj, Remus. Czekamy na krosa. No dobra. Kolejna dobra akcja. Kros załatwił go bez problemu, pewnie z pistola. Nie, sutka na go zabił. Co za hardcore. Dobra, lej go tą wodą. Na strzała go znowu zabiłem. Ej, ten shotgun chyba jest za mocny. Nie no, ja go w głowę trafię. Wsiadaj, Kros, jedziemy szybko. Tego może... Wsiadaj. O, cegła jest. Zeltar has been by psycho cegła, no i dobrze. Dobra, sprawuje jest. Się dobrze ten nowy support. Aha. Czyli nie macie już problemu z administracją. Ja bym broń sobie ustawił. To zatrzymaj się. No dobra, tak jestem już na glizonie prawie. Ej, to naciśnij J i załóż broń. I wtedy tak będziesz... Też. Ej, który... Dobra, droga mi. A można było wcześniej tam zjechać, wiesz. Jestem bandytą. A włącz radio, stację radioaktywną. Jest włączona chyba. Tak, bo. No, wyłączona jest. A to nie, to kiedy indziej się włączy. Proste. Dobra, to na razie robimy cięciem. Już go naprawię. Okej, już jesteśmy. Jedziemy do LS z taką oktopaką o nazwie Security Car. Jakie są jego zalety i wady? Hm? Że jest niezniszczalny, całkowita odporność na wszystkie strzały. Nawet na bazukę. No. A wadą jest taką, że można ją zniszczyć taranując innym pojazdem. To szybko zapierdala. No to jak kaliber, 140 na godzinę. Ale tutaj będzie ciężko przejechać. A ciężko tym się skręcić. No, ciężki skręt jest. Jak będą w nas trzech, to jeździć bokiem, bo wtedy będzie mniejsza szansa, że trafią. To już nie zniszczy tego pojazdu szybko, bo to wiesz. Pojazd ma być niezniszczalny. Podobno. No jest. Dobra, to szukamy przynęty na sam początek. Ja bym w ogóle poszedł do Arei, żebym ja wiesz, że ja siedzę w Arei, a wy jeździcie po mapie. Ale zaraz. Kierowcy też się nie powinno dać zabić w tym samochodzie. Da się zabić. Ale powinno być kuloodporne szyby. Nie no, to szyby nie mogą być kuloodporne. To wtedy byłoby bez sensu, że tak no niezniszczalny pojazd jedziesz sobie, wszystkich zabijasz. To jest akurat dobre, że jak snajper się przyczai dobrze i ci strzeli... Albo zaparkują, żeby ten... Kuleczkę w pyszczek, to wtedy ginie. I ma chyba jest... Plecak mu wystaje. No. Mi? Wystaje ja ci. Widzę. Właśnie się tak też zastanawiałem. Co to jest, jakiś skin do pojazdu, czy to w ogóle, nie wiem, jakieś kurde... A to widać już po shotgunie, po kojocie i nie. Ty masz Alisa, tak? Tak. Alisie i ciężko, kawałku ciężko materiału z skóry bandyty. Ja mam GPS. Niedźwiedzia. No, ciężko niedźwiedzia, skręca, ale bandyty. Patrzcie, jak tym ciężko się wyrobić. Kurde, pusto jest. To masakrycznie. Tak, to przejedziemy się na ten. Skatepark. Wie, przecież oni mogą tam strzelać i gówno się stanie. A z dachu nie ma szans, że nas zestrzelą. No właśnie. To jest niemożliwe.
No spoki jeden. Gostek, a ja może wysiądę i go zabiję. Nie, spokojnie, chcę to sprawdzić. Na hardcora idziesz. A dwóch, nie, jeden jest. No może powiedz dzisiaj. A będę się kurwa bał, strzelaj. O kurwa. Nie. Kurde, ty jedź tym. Strzelaj, szmato. No strzelaj, no strzelaj, strzelaj, no strzelaj, strzelaj. Ej, ona zawsze lagi jak z czegoś strzela. Znowu żeś zabił, dobry jesteś. Ale zauważyłeś, że Cross ma lagi, kiedy zaczyna strzelać? No, widziałem te lagi. Jezu. Dobra, szukamy innych typów. I na pewno tutaj się już przyczaili. Jeszcze bym zrobił taką większą synchronizację graczy, bo jest na razie to 120 milisekund aktualizowana funkcja gracza. Nie wjeżdżaj do środka. No właśnie, bo to... Nie! Boże! Nie. Nie wjeżdżaj tym bydlakiem. A tu nagle ktoś tak odstępuje nas granata. To z granata nawet to nie wybuchnie. No właśnie, co z ale granatami? Wyjdzie. Z dwoma magazynami już trzy osoby zabiję. Ja zrobię jeszcze jakiś trzeci level bandyszy. Że jest taki pierwszy i drugi poziom. No. Ja się nie dziwię, czemu były takie lagi jak na Greenzone u nas do poddoń CJ'a. No bo tam wiesz, na małej powierzchni dużo graczy, a tam jest na 10 razy większej powierzchni tyle samo graczy. Kurde. Typek. A tu martwe ciało. Martwy, bo jakby się ruszył, to by już... A tu nagle się ruszy tak z M4 na zapada. Tuż przy twojej głowie lufa z M4, a ty... rzucę ci granata. Zrobię tak, że nie będą takie stojące zwłoki. Nigdy. Bo ja wiem, jak fajnie można przerobić. Kurde, pustki tu świecą, nie ma tu w ogóle enemies. A jest 55 graczy. No właśnie. Remus, ty jaki chyba na kaskadera barki się nadajesz. 70% HP. Mocne ścierwo. Tu nic nie będzie. To jest pewne nawet. Ja bym zrobił, że można wejść do tego domu. Ja tam CJ stoi. I mówi, ja bym w ogóle zrobił tak... fucking kill me? Będziemy jeździć kanałami. No. Dobra, wszędzie się przejdziemy. Możesz skorpę z okienka strzelać? Nie, musiałbym mieć inną broń. Nie pokazuję, że mogę, ale mam złą broń. Jak komuś dać magazynek, naprawdę, Lili? Nie. Te wszystkie garaże będę musiał otworzyć, żeby... Ale jak to jest jakiś nowicjusz, to kurde, weź zrozum. Ale on się nauczy, jak ty też na pewno kiedyś się ogarniałeś. No. No właśnie. Nie, ja z początku umiem wyrzucać magazynek. To jest akurat proste, otwierasz ekwipunek, masz po lewej itemki na ziemi, w aucie i tak dalej, a po prawej masz... A ty pamiętasz ten serwer Apokalipsa, czy jakiś inny serwer chyba? Co tam wszystko było normalnie? Assault Ammo i to wszystko? No. Nie było tego, Assault Ammo. Stare czasy by się przypomniały. Troszkę oczyściłem komisariat. No, mi się tu nie wydaje, że coś było czyszczone. Było. Zaraz zobaczymy. A tu było czyszczone, rzeczywiście. Było pełno gruzu. Ej, może wjedziemy do środka i się naprawimy. Tak, wjedziemy. Nie usunąłeś tego gruzu tu. Ja pierdolę. Dzisiaj sobie tak grałem w Heroes i tam musiałem z cyklopami bać i tam Romanie śmiałem się z kolegą, że one we mnie gruzem rzucają. To ze mną się śmiałeś. No. Dobra, to może wjeżdżamy na ten wieżowiec. No. Tak, tak, wjedziemy na ostatnie piętro i nas... Skoczymy. Zobaczymy. Będzie przynajmniej coś realistycznego. No dobra, wjeżdżaj tam. I na dole taki gosek, on nawet taki je, tak go przygniatamy. Ej, może przejdź jeszcze raz. Bo... to są prawa fizyki, on by to przeżył. Ciekawe, co by gosek zrobił, jakby nawet taki surprise miał. Będę jeszcze raz ze snajperki mi gówno zrobią. Ale wiesz jak... Jezu, jak to wygląda. Będzie też klatka schodowa zamiast teleportu. Ej, what the fuck? Maska już żarzą. Łoku. What the fuck? Ja wysiadam. Ile tu ciał ma? Dobra, nikogo nie ma. Wysiadam, muszę naprawić. Jezus. Lol. Dobra, lutujemy. To jest przecież przedostatnie piętro, więc... No to
to się... Dwie namioty, widzę. Wszystko tu jest. What the fuck? Ile ich tu poginęło? I oni mają nawet dobre itemy. Pizdu. Wieżowiec robi swoje. No odsuń się, kuźwa. Ile tego tu jest? Ile razy jeden gostek musiał przyjść? Wow. Miał spaza, Anno. Ma ktoś Winchestera? O kurde, ja mam, no spaza miał, dokładnie. Wezmę jego spaza. Jego spazikowa. Ile razy tu zginęli? Naprawia się auto? Ej, wybuchło coś. Nie gadajcie, że security. Nie, właśnie on stoi. Jezu. Ej, to... Kurde, ja mam granata. Co się działo? Ej, pilnujcie się, bo... Czekaj, zdejmę tą siatkę. Nie zdejmuj tego, to się przyda. Ja tu patrzę, czy ktoś nie wchodzi po piętrach. Dobra. Ej, ale... Ma ktoś Winchestera? Ja mam Winchestera. Ja wziąłem spaza. A ile masz, dwa? Jeden. Ja spazika trzymam. To jest Winchester. A nie, to jest spaz. Dobra, 52 sloty, dobra ilość. Czekajcie. Tylko czemu się nazywa Combat Shotgun? A tu jeszcze jest ciało jakieś. Kuźwa, ile tego jest. I tu kolejne. Ja pierdolę. Ostro się działo. Ale pleca, tylko wszystko... nie wchodźcie tam wszyscy naraz, tam na ten szczyt. Nie no, wielko budowali porządnie. Jak się naprawi to gówno. Co miał? Ej, posprawdzajcie, z czego zostaliby zabici. Ej, tu był kartek. I ten był na przykład zabity. Ten został z M4 zabity o 17.50. Rzeźnia się działa 18.01. 17.16. Ej, typek tam jest! Gostek szedł! To jest Skorpio! To nie kurwo ty! Nie, myślałem, że to typek. Jak... Ty idioto, nie! To mówię, to ty, bo... Właśnie, Skorpio, bo wyszłeś z markeru, kurwa. Kurcze. Jezu, pozabijaliśmy się nawzajem. Nie zabiłem cię na szczęście. Masz szczęście. Ale, abyśmy się pozabijali. Posprawdzajcie, tego nie... Sorry za resztę, ale no kurde, no. Ej, Security Car ma tylko 10 tysięcy miejsc pojemności, więc... A ja tu pisze, nie żyje, z AK czas zgonu i pisze, kto go zabił. Tak powinno pisać, wsiadać. Nie żyje shotgun. Nie, dobra, po prostu OP. Wsiadać idziemy. Na czekajcie, PDW wbiorę. Ale to powinni pisać... Na dachu jest więcej zwłok. Jest... Ej, strzelaj, snajper jest na dachu. Wyłaś. Snajper na dachu. Wyłaś. Wsiadać na G. No właśnie, snajper na dachu, nie wchodź tam. Zginąłeś. No. Ja tam securityem wjadę. Dobra, nie chcę się. Ej, czekaj, no dzięki. Jestem, może na testowe coś porobię. Dobra. Czekaj, kamuflaż wezmę twój. Gdzie jest ten snajper niby? Nie wiem, on był, ja wychodzę szybko, patrzę, ktoś do mnie strzela. On jest zajebiony. Zostało mi 200 HP. Czyli przeżyłeś? No przeżyłem, ale szybko wróciłem i zginąłem. Teraz ja muszę przeżyć. Tam wiecie, niech w ciebie strzelają. Strzela nikt, ucichło wszystko. Oni chyba wiedzą, że security car jest. What the fuck, jak? Zabili? Cegła mnie zabiła, jak? A z ilu metrów? 181. No to nie, bez cheatu. Ale jak? No normalnie. Ja specjalnie tyłem stałem, że mnie nie trafił. A co z pojazdem? Pojazd tam jest? Tak, tu jest. No to czekaj, postaram się go wziąć. Akcja ratunkowa. Tylko nie zgiń. Bitch, please, nie zgiń. Ich na dachu siedzi raz, dwa, trzy, o, cztery, kurde. Pięć. I wyjeżdżam nim, jebut. O kurde, jak pizgnie, Ło. Uciekaj może do bazy. O, dobra, jest. Mamy security. Przeżyłem. Dobra, uciekam. I kończymy tym wypadkowym... Radosnym faktem. No. Że przeżyłeś chociaż. Pojazd nie straciliśmy. No, dobrze, to... Tak, podsumowując ten odcinek. Za dużo się nie działo. Chcąc nie chcąc, co żeśmy tam zrobili, pojeździliśmy, trochę akcji było ze strony mojej, Crossa. No a Remus to oczywiście się już rozpłynął w cząsteczki. Ale no, troszeczkę było fanu. Jeb, ciężko się tym jeździ. Nie powiem, troszeczkę jak jakimś pojazdem ciężarowym. Taką typową, dużą, grubą tirowską ciężarówką. Dobra, zaraz dojedziemy do Green Zone'u.
i tam skończymy odcinek. Yes. Super. Super, kurde. Tylko tam wyjedź. Ej, jesteś się? Zrespiłem się tu. No kurde, nie tepaj się. Jadę. Muszę na górę biegnąć. Ty już skończyłeś odcinek? Dokończysz go. Nie, czekaj, dojeżdżam nim do Gnidzonu i no tam pojedź. Skończę. Ja tam zostanę. Krosa to rozłącza ciągle. Właśnie się tak coś pytam, czy jesteście. No ja jestem, nie wypala, nie wiem. Mówisz, że masz bardzo dobrego neta, wywala. Mimo. Nie. O kurde. Dobra, kończymy już odcinek. No. Dzięki zginąłeś. Wielkie. Tak, zginąłem. Yupikaye madafaka, tak. Remu stepaj się tam. No dwóch... Nie, ja się już nie tepam, przecież tak admina nie mam. A dwóch ludzi we mnie zaczęło strzelać, dobra. Po security. Dziękuję wam bardzo, jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i szerokich lotów, na razie, cześć, yo!